Cześć, jestem Magda i zapraszam na lekcję rysunku. Dzisiaj poznamy perspektywę dwuzbiegową. Zaczniemy na prostych bryłach, narysujemy sobie sześcian. Popatrzcie na ten sześcian. Jest on w perspektywie dwuzbiegowej do jednego punktu zbiegu i do drugiego punktu zbiegu. Taki sześcian, gdzie krawędzie tylnia i przednia nam się pokrywają, jest sześcianem 1 do 1, czyli obie jego ściany są takie same, tak samo jak kierunki. Zaczniemy od narysowania horyzontu i dwóch punktów zbiegu. Gdybyśmy narysowali sobie ten sześcian dokładnie pomiędzy tymi dwoma punktami, czyli podobnie jak przykład, który pokazałam przed chwilą, będzie on miał takie same ściany, takiej samej szerokości i takie same kierunki. Rysujemy po środku. I ciągniemy z punktów zbiegu linię. Nazwiemy sobie go 1 do 1, tak jak mówiłam. Rysujemy ścianę i drugą, która będzie dokładnie takiej samej szerokości. Teraz pozostało nam wyrysowanie pozostałych kierunków. Jak widzicie, oba kierunki są na tej samej wysokości. Przednia i tylna krawędź będą się pokrywać ze sobą. Sześcian gotowy. Gdybyśmy chcieli narysować drugi sześcian, który będzie bliżej prawego punktu zbiegu, ściana, która będzie bliżej tego punktu zbiegu, będzie mniejsza, natomiast ta, która będzie dalej punktu zbiegu, będzie większa. Zauważcie, że zmienią się też kierunki. Ten, który będzie bliżej jakiegoś punktu zbiegu, będzie ostrzejszy, natomiast ten, który będzie dalej, będzie łagodniejszy. Wysokość przenosimy sobie w ten sposób, że bierzemy szerokość większej ściany i trochę dodajemy. Oczywiście pamiętajcie, żeby rysować także te krawędzie, których nie widzicie. Powielimy sobie teraz te sześciany. Przeciągamy krawędzie, aby powielić sześcian, musimy podzielić jego pionową krawędź na pół. I z tego lub z tego wierzchołka pociągnąć linię przez wyznaczony punkt. W tym miejscu pojawi nam się następna krawędź. Przeciągamy pozostałe, pilnując, żeby
krawędzie szły do punktów zbiegu i stworzyliśmy następny sześcian. Przeciągniemy sobie go jeszcze do przodu. Zauważcie, jak sześciany zmieniają swoją skalę, mimo że tak naprawdę w rzeczywistości są takie same. Ten, który narysowałam pierwszy, będzie mniejszy, bo jest dalej od nas, natomiast teraz rysuję ten, który będzie bliżej, on będzie większy niż ten wyjściowy. Jeszcze narysujemy sobie jeden, który będzie nad wyjściowym sześcianem. Przenosimy sobie jego wysokość dokładnie na tej samej linii, dokładnie tą samą wysokość. Przemarzę niepotrzebne krawędzie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Tak wyglądają powielone sześciany, możecie też powielić je w dowolny sposób. A jak go wyciąć? Wytniemy sobie ten narożnik. Zaczynamy od narysowania przekątnych każdej ściany. Przekątna dzieli nam ścianę dokładnie na pół. Oczywiście w perspektywie, bo na rysunku to nie będą dwie równe połówki. Musimy połączyć środki. Znajduję teraz połowę wysokości i z tej połowy do środka przekątnych ciągnę linię. Powinny iść do zbiegu. Brakuje jeszcze podstawy. Pokażę Wam teraz, jak skonstruować sześcian inny niż 1:1. Narysujemy sobie dzisiaj sześcian 1:2, czyli jedna ściana będzie się mieścić dokładnie dwa razy w drugiej. Rysujemy ostrzejszy kierunek, linię prostopadłą do tych pierwszych trzech, które narysowałam. I powstanie nam taki odcinek, który z racji tego, że mamy sześcian 1:2, dzielimy na 2. Tę odległość przenosimy sobie w
to miejsce i łączymy ze środkiem. Tak wyznaczamy sobie krawędzie sześcianu 1 do 2. Żeby narysować sześcian o dowolnych proporcjach 1 do 3, 1 do 4, robimy dokładnie to samo. Pokażę Wam jeszcze na przykładzie 1 do 3, czyli jedna ściana będzie się mieścić w drugiej dokładnie 3 razy. Rysujemy prostopadłą linię. Ostrzejszy kierunek, który zawsze jest przy mniejszej ścianie. I dzielimy odcinek na 3 części. Bierzemy zawsze punkt, który jest najniżej. Pokażę Wam, co dzisiaj narysujemy właściwie. Narysujemy sobie duży sześcian na kartce, więc narysuję naszą kartkę. Horyzont będzie dokładnie na jej krawędzi, więc nie będziemy go rysować na kartce. Stworzymy sobie siatkę perspektywiczną. Trzeba przeciągnąć obie krawędzie do końca kartki i środkową linię do horyzontu. Podzielimy sobie teraz 3 pionowe linie, czyli moment, w którym kierunek przeciął nam się z kartką z prawej strony na pół, środkową linię na pół i moment, w którym z lewej strony kierunek przeciął nam się z kartką do horyzontu, czyli do krawędzi kartki. Łączymy te punkty. Znajdziemy wtedy punkty zbiegu, które będą poza kartką. Podzielmy sobie to jeszcze na pół. Siatka pomoże nam trafić do punktów zbiegu. Zobaczcie, jak względem horyzontu zmieniają się te kierunki. Im bliżej są horyzontu, tym są bardziej płaskie. Siatka gotowa. Teraz możemy narysować podstawę. Z punktów, które zaznaczyłam, musimy iść do jednego punktu zbiegu. Możemy sobie przeciągnąć siatkę, żeby sobie pomóc. I z tego punktu między te dwa kierunki ciągniemy linię do punktu zbiegu. To samo robimy z drugim. Rysujemy krawędź, której nie widzimy. Pora na wysokość. Bierzemy sobie szerokość większej ściany. Przenosimy ją na wysokość sześcianu, czyli na środkową krawędź. I trochę dodajemy. On zawsze jest trochę wyższy niż szerokość jego dużej ściany.
ciągniemy linię do punktu zbiegu. Moje akurat wyszły na siatce perspektywicznej, u Was to może wyjść całkiem inaczej. Sześcian gotowy. Przejdziemy teraz do rysunku i to samo, co robiłam na tablicy, przerzucimy sobie na kartkę. Narysujemy sobie duży sześcian, więc zostawmy jakiś margines z prawej strony. Narysujmy sobie pionową linię. Przyjmujemy szerokość mniejszej ściany i powielamy ją 3 razy, bo jedna ściana mieści się dokładnie 2 razy w drugiej. W sześcianie 1:2 oczywiście. Zawsze lepiej, jak przy większej ścianie jest trochę większy margines. Na tym punkcie rysujemy sobie krawędź. To będzie wysokość naszego sześcianu. Środkowa krawędź. I na ostatnim punkcie też rysujemy sobie linię. Teraz rysujemy linię, od której zaczniemy go rysować. Pamiętajcie, żeby rysować wszystko ładnie od deski, żeby linie były proste. Rysujemy ostrzejszy kierunek przy mniejszej ścianie, dowolnie. I przeciągamy go do końca kartki. Odcinek, który nam powstał, dzielimy na 2 części. Przenosimy na drugą stronę. I łączymy ze środkiem, przeciągając aż do końca kartki. Pamiętajcie, żeby rysować do siebie linię. Przeciągamy środkową krawędź do końca kartki, ponieważ pamiętajcie, nasz horyzont będzie na krawędzi kartki. Będziemy dzielić do horyzontu. Następnie dzielimy od momentu, gdzie kierunek przeciął nam się z kartką do horyzontu, czyli do górnej krawędzi naszej kartki. Wszystkie te pionowe odcinki na 4 równe części. Teraz środkowa krawędź. I jeszcze raz na pół. I jeszcze jedna strona. Również na 4 części.
Następnie łączymy wszystkie punkty. Pierwszy z pierwszym, drugi z drugim i trzeci z trzecim. W jedną i w drugą stronę. Rysujemy podstawę. Przeciągamy sobie kierunki, które są najbliżej naszego punktu, z którego zaczynamy ją rysować. I celujemy dokładnie do punktu zbiegu. Nie możemy za bardzo do góry puścić naszego kierunku, ani za bardzo w dół, bo kierunki nie mogą się przeciąć. One muszą spotkać się w jednym punkcie zbiegu. I z tego wierzchołka do drugiego punktu zmiany. Przeciągamy sobie krawędź naszej siatki perspektywicznej. Jako, że ten punkt jest bardzo blisko siatki, możemy narysować równolegle. W ogóle te kierunki łagodniejsze są bardziej równoległe niż te z prawej strony. Rysujemy sobie jeszcze tylną krawędź. I pora na wysokość. Przenosimy szerokość większej ściany na środkową krawędź i kawałek dodajemy. Myślę, że mój sześcian będzie wyglądał dobrze, jak zakończymy go dokładnie tam, gdzie wypadła moja siatka perspektywiczna. U Was może być inaczej. Rysujemy pozostałe krawędzie. Pamiętając, że muszą iść do zbiegu. Podzielimy sobie teraz nasz sześcian na mniejsze kostki, 4x4. Zaczynamy od tego, że wszystkie pionowe krawędzie dzielimy sobie na 4 części.
Wiem, że dużo dzisiaj rysowania prostych linii i dzielenia na cztery części, ale myślę, że rysowanie, zaczęcie od rysowania brył w perspektywie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, od których powinien zacząć początkujący rysownik. Od zrozumienia perspektywy. Łączymy teraz punkty. Musimy podzielić jeszcze sześcian w drugą stronę na cztery części, jednak nie możemy tego zrobić poprzez równe podziały, bo w perspektywie to tak nie działa. Musimy narysować przekątne. W miejscu, gdzie kierunki przesną się z przekątną, czyli w tych miejscach, znajdą się nasze pionowe linie. Kostki, które są najbliżej nas, powinny mieć większą szerokość niż te, które są dalej. Musimy narysować też kostki na górnej powierzchni sześcianu, więc rysujemy przekątne.
I teraz ze środków ciągniemy linię do zbiegu przez środek przekątnych. Warto zacząć od tego łagodniejszego kierunku, trochę łatwiej będzie nam narysować te podziały. I znowu ze środka przez środek przekątnych. Kierunek powinien wyjść nam do zbiegu. I zostały nam jeszcze dwa. Pora powycinać sześcian. Ja wytnę same narożniki, ale jak macie ochotę, to możecie wyciąć trochę więcej. Potraktujmy to jako osobny sześcian. Widać jego przód, ale nie widać tyłu, więc musimy go dorysować. Pionowa linia. I pozostałe dwie do punktów zbiegu. Przemarzymy sobie przód, to lepiej zobaczycie wycięcie. Jedna kostka wycięta. Przejdźmy do pozostałych. Jeśli przeciągniemy sobie kierunki, to one się będą zgadzać z tymi kostkami, które są na pozostałych narożnikach. Przeciągamy sobie pionową linię. Ona również pojawi się w dolnym narożniku.
możemy sobie teraz podmazać linie, które nie będą nam potrzebne. Podziały możecie zostawić, bo to zawsze fajnie wygląda. Rysujemy sobie odcięcie, które będzie oznaczało, że coś jest ścianą, a coś jest podłogą. Najważniejsze, żeby cała podstawa sześcianu zmieściła się pod tym odcięciem. Konstrukcja skończona, więc możemy sobie zacząć szrafować. Ustalimy, że światło pada na tą większą ścianę, więc ta mniejsza będzie ciemniejsza. Od niej sobie zaczniemy. Możemy sobie narysować takie równoległe linie przez całą kartkę, żeby trzymać kierunek. Zaczynamy sobie zaznaczać od strony, która jest ciemniejsza. Na początku delikatnie. Zawsze staramy się z takich mniejszych wierzchołków wychodzić trochę ciemniej i rozjaśniać im dalej idziemy z kreską. Zaczniemy też troszkę ciemniej tło.
kreska przy krawędzi kartki może się delikatnie rozpływać. Przy krawędzi kontrastowej przyciemniamy troszkę bardziej. Thank you.
i gotowe.